Witam serdecznie, kochani. Długo mnie nie było. Miałam swoje powody, a to dzieci na kwarantannie, a to ja chora, a to święta. Potem się przygotowywałam do egzaminów. Teraz mam nadzieję, będzie trochę luźniej. Mam jeszcze do nadrobienia jedno pudełko od Big Glossy, a dzisiaj przychodzę z pudełkiem od Pure Beauty. Edycja styczniowa pierwsze pudełko w 2022 roku. Gdy przyszło, no to zaparło mi dech, naprawdę, bo ta grafika w internecie nie daje takich doznań jak pudełko w rzeczywistości. Są tutaj moje ulubione kolory, jak różowy, przełamany czerwienią, także coś w mój gust. No, ja uwielbiam też takie klimaty walentynkowe, także bardzo to pudełko cieszy moje oko. A co znalazło się w środku, zabieramy się za otwieranie. Mamy tutaj ulotkę produktową, i proszę bardzo, mamy tutaj taki miły akcent. Jest to planer, zimowa pielęgnacja. Ma inną grafikę niż pudełko. No i jest to fajny gadżet. Ja lubię takie rzeczy. Niestety ja nie mam czasu z takich gadżetów korzystać. Mimo, że sama kupuję planery, to potem one leżą, przedawniają się, bo rok szybko mija. No naprawdę, żeby to wszystko robić i jeszcze to opisywać, to w moim życiu nie ma na to czasu. Niestety, przy czwórce dzieci, ale naprawdę fajny pomysł, uważam. Więc tak, weźmiemy sobie pierwszy z brzegu kosmetyk. Jest to firma Apiwita, i tutaj mamy olejek arganowy i z oliwy z oliwek do regeneracji i odżywienia włosów. I tutaj skład jest czyściutki, nie mam mu nic do zarzucenia. Jest to taki olejek do włosów o pojemności 20 ml, więc myślę. Że będzie on do zużycia naraz, i dobrze. Ja często nie robię sobie zapieku olejowania włosów, i gdy otwieram taki pełnowymiarowy produkt, to on mi potem stoi i się psuje. A tak, na użytek jednorazowy, z czystym składem, jak najbardziej. Z tego y, produktu jestem zadowolona. Wow, za 150 ml zapłacilibyśmy 120 zł. Tutaj mamy 20 ml. A, więc ile to będzie mniej niż 20 zł? Teraz wam nie policzę na szybko, ale coś, coś może koło tej kwoty. Kolejna rzecz z tego pudełka. Jest to takie masełko do ciała firmy Canu Nature pomarańcza z chili. No Cieszę się, że dostałam akurat ten kosmetyk, bo jeszcze był tam inny m, wariant. Bo tutaj, oczywiście, skład jest naturalny i dosyć krótki, ale ze względu na to chili m, będę używała tego masełka tylko tam w niektórych partiach ciała, tak jak na przykład brzuch. Będzie to na pewno kosmetyk m, ujędrniający dzięki temu chili. Jest tutaj tylko 50 ml, ale myślę, że jak na masełko to dosyć sporo. I jest warte prawie 20 zł za tą pojemność. Kolejna rzecz z tego pudełka, która też mnie bardzo ucieszyła, jest to firma Biolaven, które mają piękne zapachy takich właśnie winogron i lawendy. Jest to pianka do higieny intymnej. Nawilża i łagodzi. Ten kosmetyk się wszczelił naprawdę w punkt, bo gdyby nie przyjechał teraz, ja musiałabym kupić coś podobnego w sklepie. Jeszcze pianki z biolawem do higieny intymnej nie miałam, więc cieszę się, że będę mogła przetestować. Jestem pewna, że tutaj wszystko będzie w porządku. Zresztą skład też mówi o tym, że jest to kosmetyk naturalny, jest tu spieniacz kokamidopropyl betainy, więc jeżeli ktoś jest uczulony, no to musi sobie odpuścić. Ale reszta jest po prostu cudowna. Mamy tu też substancję nawilżającą alantoinę, taką właśnie pochodzenia roślinnego. Mamy tutaj kwas mlekowy. Także wszystko jest w jak najlepszym porządku. 300 ml to jest bardzo duża pojemność. Kosmetyk jeszcze dziś będzie lądował już w mojej łazience. Kolejna rzecz z tego pudełka to odżywka ekspresowa kuracja chroniąca i utrwalająca kolor. Artis szoku, by Jagachupao. I tutaj jedna, właśnie z moich subskrybentek, kiedyś pytała mnie o opinię na temat tych kosmetyków. Ja wcześniej o nich nigdy nie słyszałam i nigdy się nimi nie interesowałam, ale sprawdziłam ich w Rosmanie. No i niestety tutaj to, co było napisane w adnotacjach do składników w Rosmanie, jest prawdą. Znalazły się tu też trietanol-amin, fenoksetanol. Polikwaternium 11, polikwaternium 113. I ogólnie powiem tak: ze względu na fenoksetanol i trietanolamin, nie polecam tego kosmetyku kobietom w ciąży. Trietanolamin jest z grupy nitrozaminów, które są mutagenne i rakotwórcze. Mnie akurat trietanol też uczula. No i te polimery, dwa które tutaj wymieniłam, są po prostu syntetyczne, a ja uważam, że w dzisiejszej dobie mamy tyle lepszych odżywek naturalnych, bez syntetycznych składników, że po prostu ten kosmetyk poleci dalej. Za odżywkę dalibyśmy 27 złotych. A za piankę do higieny intymnej dalibyśmy 25 zł. Kolejna rzecz z tego pudełka. Firma Dermika, Blooming Skin. Jest to krem na dzień do cery normalnej i mieszanej, nawilżający, wygładzający, nawadniający z olejkiem z nasion kaktusa, kompleksem matującym hibiskusem. Jak to wygląda składowo? Niestety dosyć wysoko w składzie znalazł się polimer syntetyczny, akrylowy, a na końcu mamy też alkohol denaturyzowany. Te dwa składniki wykluczają ten kosmetyk w mojej pielęgnacji, dlatego ten krem poleci w świat. Za 50 ml dalibyśmy 60 zł, czyli wcale nie mało jak za taki krem. Kolejna rzecz z tego pudełka. I yy, to nie wiem skąd tutaj się wzięło. Z jakiej planety przyleciało? Yy, mamy tutaj szampon od firmy Schwarzkopf. Yy, energetyzujący z kofeiną. Niby ma pobudzać wzrost włosów. Wygląda mi to w ogóle na męski kosmetyk, ale nie widzę tu takiej informacji. Myślę, że to też nie ma znaczenia, czy użyje to kobieta czy mężczyzna. Ale jeżeli chodzi o skład, to naprawdę nie polecałabym tego szamponu. Ze względu, no, nie dość, że na sles, który będzie wysuszał włosy. To jeszcze mm, mamy tutaj benzofenon 1, który jest filtrem chemicznym przenikającym. Który może wyrządzić naprawdę wielkie szkody w organizmie. Ten składnik jest w ogóle zakazany. Ja nie wiem, czy to po prostu jest jakaś stara wersja kosmetyku, czy o co tutaj chodzi. Ale, no, ten filtr ma działanie mutagenne, kancerogenne, może rozwalić gospodarkę hormonalną, może uszkadzać pracę tarczycy. Może wywołać także egzamę kontaktową. No i w sumie nie wiadomo, jakie spustoszenia jeszcze może siać w naszym organizmie. Dlatego no niestety, ale muszę Was ostrzec przed tym kosmetykiem. Oprócz tego jest tu fenoksyetanol nie dla kobiet w ciąży. Fenoksyetanolu nie polecam tylko ze względu na to, że pobiera z organizmu Kwas foliowy, który jest bardzo potrzebny kobietom w ciąży, do tego, aby ich dzieci nie miały wad rozwojowych, wad cewy nerwowej, rozszczepu kręgosłupa, wodogłowia itd. Co my tu jeszcze mamy? Polikwaternium 10, czyli syntetyczny polimer, też mu podziękuję. Kofeina no może mogłaby tu coś zdziałać ale musiałaby mieć tutaj zupełnie, zupełnie inne komponenty mamy tutaj 250 ml kosmetyku który jest wart 20 zł, no za taką chemię to sporo sobie liczą kolejna rzecz z tego pudełka to nawilżający krem do suchych i szorstkich stóp yy, i tak neutralizuje nieprzyjemny zapach, hipoalergiczny Składniki, no na drugim miejscu masło szea, to by było dobrze, ale już w drugiej linijce zaczynają się pochodne ropy naftowej, czyli petrolatum, no słabo. Potem mamy tutaj trometaminę, która także jest z grupy nitrozamin, które także mają działanie mutagenne i rakotwórcze, um, uczulające, ja nie polecam ale zrobicie, co uważacie. No i więcej nie mam się do czego przyczepić. Szkoda, bo kosmetyk do stóp jak najbardziej by mi się przydał. Wartość tego kosmetyku... Aha, też były dwa warianty. No Ja dostałam nawilżający krem do suchych i szorstkich stóp w cenie 22 zł, a można było dostać jeszcze krem do stóp przeciw zrogowaceniu. Kolejna rzecz z tego pudełka Firma Mustella, Krem na rozstępy, działanie 3 w 1. W 96% kosmetyk niby naturalny, 150 ml. Jestem tutaj trochę zawiedziona tym składem, bo niestety mamy tutaj też polimer syntetyczny akrylowy. Nie wiem, po co go tutaj dodali, bo. <laughs> Reszta jest fajna. Są tu nawet hydrolizowane proteiny z awokado. No i ogólnie czyściutko masło shea, żożoba. Szkoda, naprawdę szkoda, bo już ten polimer mnie nie zachęca. Utrudni przenikanie substancji aktywnych. No już widziałam niepożądane efekty po takich specyfikach na swojej skórze, dlatego wiem, że mi to nie służy. A szkoda. Z musteli i z Pure Beauty był kiedyś taki olejek, i yy, on tam miał chyba w sobie cztery oleje, i on był jedyny, chyba z czystym składem, z kategorii na rozstępy. Mam go przy łóżku i czasami go używam. I z niego jestem zadowolona. A tutaj niestety jest mi przykro, ale kosmetyk pójdzie w świat, a jest on wart 65 zł za 150 ml. Kolejna rzecz z tego pudełka to firma Yasumi i jest to ampułka odmładza, regeneruje, ujędrnia z kawiorem i ze złotem. 3 ml. Niestety ja tej firmie nie ufam, nie bez powodu, bo znalazł się tutaj też y, polimer syntetyczny akrylowy. Oprócz tego fenoksynetanol nie dla kobiet w ciąży, karbomer, a reszta ok. Kolejna rzecz z tego pudełka. Tym razem firma Amvi Cosmetics, ujędrniający krem do dekoltu i biustu do każdego rodzaju skóry. Moje serce się złamało, bo dostrzegłam tutaj także polimer syntetyczny akrylowy, czyli polyacrylate cross polymer 6. No dramat, tego się nie spodziewałam. Szczerze wam powiem, że po tej firmie się tego nie spodziewałam. A jednak 125 ml kosmetyk w cenie 35 zł. Kolejna rzecz. Jest to próbka kremu pod oczy i na usta firmy Salfeme. I tu jest prawie w 100% naturalny, wegański, z kofeiną. Z botuliną. I to trzecie, to nie wiem, co to jest. Ale wiem, że kosmetyk tej firmy znajdzie się w pudełku Royalty, którego oczywiście zamówiłam, bo no przejrzałam sobie te kosmetyki, które się tam znalazły, i większość jest naprawdę naturalna i faktycznie z wyższej półki. I takie, no, warte uwagi. Między innymi był tam właśnie krem tej firmy. Kolejna rzecz z tego pudełka i ostatnia już to próbki urjasz jest to jakaś y, esencja wodna, y, chyba nawilżająca do twarzy. Y, y, I powiem Wam tak, jeżeli o skład chodzi, y, to jak na tą firmę y, nie ma tragedii, ale też nie ma rewelacji. Ale też niczego takiego strasznego, przenikającego do naszego organizmu tutaj nie ma. Ale czy ten kosmetyk będzie działał i za jaką cenę, to już musicie wywnioskować sami. Uriasz rozświetlająca esencja do twarzy. Za 100 ml zapłacilibyśmy 80, prawie 6 zł. Tutaj jedna próbka ma ile? Za 3 8 ml. No to w sumie nawet dosyć sporo. Hmm. Ok, no i powiem Wam tak. To pudełko nie jest dla mnie korzystne pod względem ceny, które za niego dałam. Ja dałam za niego 73 zł. I podejrzewam, że kosmetyki, które zużyję, będą mniejszej wartości niż to, ile, za, ile dałam za to pudełko. Ale jakoś i tak y, nie czuję się jakoś stratna, bo no, te kosmetyki pójdą w świat, wystawię je na Winted. Kto będzie chciał, to sobie kupi. Może coś z tego odzyskam. Ale te kosmetyki, z których y, ja bardzo mile będę y, korzystała, zupełnie mnie satysfakcjonują. Akurat czegoś takiego potrzebowałam, jak na przykład pianki do higieny intymnej. Yy, tutaj próbkę kremu, masełko do ciała, yy, olejek do włosów. No yy, i planer, powiedzmy, na pocieszenie. Powiem tak: yy, nie wiem, cztery produkty mam tu dla siebie. No, nie, po, nie powala. Nie powala mnie to, no ale też nie czuję jakiejś wielkiej yy, straty. Bardzo ładne. Opakowanie, fajny planer, cztery, dosyć dobre kosmetyki, reszta, reszta, właśnie pójdzie w świat. No co? Ulubione pudełko to moje nie będzie, ale też nie jest jakieś najgorsze, bywało gorzej. Ja też jestem, wiecie, wymagająca. Pod względem składów. Każdy może mieć tutaj inne odczucie. Ja już w to nie ingeruję, ale co o tym myślę, mogę Wam powiedzieć. I na razie to wszystko. Do usłyszenia.